Co? Wyszłeś z wody na chwilę? Co się stało? Na chwilę zastanawiałem się, czy telefon nie załamoczył. Tak, po resztę jest ok. Czy żyłka, czy plecionka, wszystko jedno przy takim lekkim mrozie? W głowie pstrągi właśnie gdzieś tam i mam wędki delikatne. Ostatnie przodki są naprawdę o niewielkiej średnicy, no to jest problem. Robią się koraliki na plecionce. Ale przy takim mrozie minus dwa też? Na tamtej wędce tak, tutaj nie było problemu. Mi się zdaje, że plecionce załatwia dużo to, że mamy lekko tą słoną wodę i ona ma inne temperaturę zamarzania niż taka woda w rzece czy w jeziorze. No bo nawet te wędki, które tutaj leżą, one, wiesz, byliśmy przy tym minus 12, od razu wszystko się zamroziło, tak, nie? A tu nic. Tak, i one leżą, możesz wziąć i dalej sobie łowić, nie musisz ich rozmraszać nawet, nie? No nie, a wtedy wszystko marzło od razu, no. Po wyjściu z wody. Czyli jak myślicie, do ilu stopni na minusie można nie zwracać uwagi na sprzęt? Ja tak liczę do 5. Bo do 4-5 w piątce łowiłem na plecionkę na rzekach, to marznie i to nie ma tam. Tylko ja mówię, tam nie jest słona woda, nie? Mhm. A tu jednak mamy lekko tą słoną wodę. A lepiej na trocie łowić na żyłkę czy na plecionkę? Ja myślę, że na plecionkę. Tutaj morską dalsze rzuty. Przy 14 plecionce, ewentualnie może 16. Plecionka byłaby chyba lepsza. Żółtą tak chyba daleko nie rzucimy. Mi się wydaje. No to są różne opinie. Podobno żyłki dalej lecą. Tak? Tak. Ale czy żyłka czy plecionka, to według mnie zależy od kija, bo jeżeli mamy sztywnego kija i założymy plecionkę, to będziemy tracili ryby, bo plecionka nie pracuje. Słuchajcie, jaką poradę byście dali wędkarzom, którzy by chcieli spróbować łowić no w takich niskich temperaturach? Oprócz tego, że muszą się ciepło ubrać, co jeszcze? Chęci. Chęci, nie zrażać się do tego. Tak. Jak ktoś się nastawia, że jest zimno, on nie wyjdzie, no to niech w ogóle się nie nastawia na to, że idzie na ryby.